Zaczynamy od przepływu na Korsykę promem, na którym tak płynie, że nie wyobrażamy sobie gorszego przepływu. Prom jest stosunkowo mały, kursuje 3 razy dziennie, strasznie wie, strasznie są fale, więc jeśli ktoś ma chorobę morską, przygotujcie się na to. Zamówcie bilety już chwilę wcześniej, bo mimo wszystko dość szybko się wyprzedają, ale tydzień wystarczy. I do tego w sumie przepływ jest dość krótki. Trwa około 50 minut. O kurczę. O, już lepiej. Kosztuje około 40 euro za osobę. Myśmy wybrały prom o 7 rano, więc liczymy na piękny wschód słońca przy tych cudownych falach. My tu sobie o wschodzie słońca, a tymczasem na horyzoncie już są klify Bonifacio. O ile nasze auto wytrzymało tą podróż i dobrze zaciągnęłam ręczny. Idziemy na zwiedzanie, idziemy na podziwianie, schodzenie pięknymi schodami wzdłuż i dół, do klifów, do morza, które jest takie doskonałe dziś. Bonifacio. Miasto znane właśnie z tego, że leży na tym klifie, na południowym końcu Korsyki. Jest niesamowite, jako samo małe miasteczko francuskie, ale jednocześnie jako to, które jest umieszczone i wręcz wdzierające się, spadające prawie do morza. Można sobie zwiedzić cieśninę przy okazji pływania tutaj z wieloma drogimi jachtami. Piękny port. Stąd będziemy też wypływać, więc jeszcze tutaj się zobaczymy. Zaszliśmy na cmentarz, który nam poleciła Justyna, która tutaj już była. No, tutaj klimat tego miejsca jest zupełnie inaczej. Jest tak z rodziny na rodzinę. Każdy ma swoje własne drzwi, gdzie ona może oddać hołd swoim bliskim. Możecie go podziwiać już z promu właściwie. Może warto się przyjść. Escalier du Roi Tarajon, czyli schody prowadzące w dół tego klifu, otwarte od soboty do środy, nie w czwartki, ani nie w piątki. Więc jak będziemy wracać w środę, to mam nadzieję, że je zobaczymy. Sartène. Najbardziej korsykańskie miasteczko, drobna całej Korsyce. Zatrzymałyśmy się tu w drodze do Ajaccio. Na kawkę i na croissanta. Słyszycie ten śpiew ptaków? Zaparkowałyśmy pod lotniskiem na plaży pod Ajaccio.